אנחנו לומדים מתוך כתבי בעל הסולם את מאמר החירות. אנחנו נמצאים בספר בעמוד 422 בכותרת הרצון לקבל יש מאין. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו cup.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות, שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור. Wolny wybór, 422 strony, pragnienie otrzymywać stworzone z niczego. Po tym, jak mówiliśmy o tym, że się rodzimy z naszymi właściwościami i ten rozwój na początku jest, wciągamy to wszystko, co jest w otoczeniu i to, co wewnętrznie, jak jesteśmy zbudowani, każdy według swojego smaku przyjmuje to jeden ciągnie się do jednej rzeczy, drugi do drugiej. Każdy przyjmuje według swojego i wychodzi, że nasze wewnętrzne właściwości są najważniejsze. Później zewnętrzne to jest wtórna sprawa, jeżeli chodzi o wagę. Później są jeszcze dokładki. Uczyliśmy się, że przyzwyczajenie z drugą naturą, że otoczenie, które człowiek może wybrać, może być bardzo ważnym faktem, gdzie tutaj jest wolność jednostki. Jeszcze do tego, żeśmy nie doszli, jeszcze nie zrozumiałe jest, w jaki sposób powinniśmy, nie patrząc na to, że czy się zgadzamy, czy nie z człowiekiem, powinniśmy otrzymać jego indywidualność, właściwości, z którym się urodził. Nie możemy. Możemy się nie zgodzić z tymi zewnętrznymi i oto z tym otoczeniem. Może 5 lat był pod złym wpływem i jakoś niepoprawnie używa swoje wewnętrzne właściwości. Tak, ze wpływem otoczenia możliwy jest konflikt, ale co zrobić z jego prawdziwymi od przyrody tymi właściwościami, to jest jego korzeń, w tym jest jego przeznaczenie i tego nie wolno dotykać. Nie można oprócz tego, żeby wypełnić tą mozaikę świata, bez tego jednego człowieka. Można przenieść go, tego człowieka spod wpływu złego otoczenia do dobrego i wtedy te jego właściwości mogą się rozwijać w poprawnym kierunku, jeżeli nie otrzymują poprawnego rozwoju, powiedzmy od dzieciństwa, czy coś w tym rodzaju. Ale na końcu co powinniśmy rozwijać? Gdzie się znajdują wszystkie te reszymy, wszystkie te właściwości cielesne? W ogóle to się znajduje wszystko wewnątrz pragnienia otrzymywać, które jest materią. Czyli wszystko jest zrobione z materii, czyli pragnienie otrzymywać, które jest zbudowane z różnego rodzaju właściwości. Jakieś pociągi, od czego, jak się napełnić, w jaki sposób, gdzie jednego ciągnie do mądrości, drugi do innych działań. No popatrzmy, co on mówi o ogólnym materiale pragnienia otrzymywać. Gdzie jesteśmy? Pierwszy sposób. Pragnienie otrzymać zbudowane z niczego i żeby się podnieść chociaż na krok. W tym sensie potrzebujemy nauki i kabały, tak jak ona włącza w siebie wszystkie nauki świata. I w rozdziale duchowe światy było wyjaśnione, że całe odnowienie w stworzeniu jest stworzone przez Stwórcę z niczego i dotyczy tylko pragnienia otrzymywać. A całe wszystko, co się znajduje poza tym w stworzeniu, nie jest nowe i jest stworzone nie jak coś z niczego, ale jako istniejące z istniejącego. Inaczej mówiąc, wychodzi z prosta, od Stwórcy, jak światło przychodzi ze Słońca, gdzie nie ma nic nowego. To, co przedstawia się Słońce, to zamienia się i wychodzi na zewnątrz. I wtedy, jak już te pragnienie otrzymywać jest coś, przedstawia sobie coś innego, czego jeszcze nie było w stworzeniu, w Stwórcy, który wszystko, wszystkiemu rządzi. I teraz Stwórca od kogo może
od kogo może otrzymać, dlatego pragnienie otrzymywać, które Stwórca stworzył z niczego, jest nowością. Wtedy, jak wcześniej wszystko nie jest niczym nowym, co można by było nazwać stworzeniem. I dlatego wszystkie naczynia i ciała, jako duchowne, jak tak i materialnych światów, liczą się jako obrazy duchowności albo materialnej przyrody, którą jest pragnienie otrzymywać. To znaczy jest materiał, jak jakieś ciasto, glina. Jest coś, co z niego jest robione. Jak przypomina w książce, że przychodzi chrześcijanin ze wsi do miasta i pyta, a co to są te bułeczki, a mówi z mąki, no ale przecież ja robię mąkę, a skąd takie ciasta, to wszystko jest z mąki. To wszystkiego są różnego rodzaju formy, które otrzymujemy w rozwoju, w zetknięciu z wyższym światłem. Ale wszystkie te formy niosą jedną podstawę, czyli pragnienie otrzymywać. O samym pragnieniu nie robimy nic, nigdy nie robimy żadnego ograniczenia, żadnego działania. Działanie można tylko nad formą można przeprowadzić. Jak ja zwracam się do księgi, bo mówisz zamilcz i wtedy, że zamilcz to znaczy, że nie to, że ty powinieneś przestać mówić, tylko milcz to jest określona forma do tych rzeczy, których niepoprawnie wyrażasz w tym momencie. To znaczy pragnienie otrzymywać, które znajduje się w formie do otrzymania. Nie, celu skierowane. Formę jest ograniczona, nie same pragnienie. W tej sekundzie, jak pragnienie z poprzedniej formy przejdzie w poprawną formę, do dobrej formy, to wtedy jesteś w stanie to wykorzystać w jaki sposób chcesz. Zawsze zajmujemy się formami, a nie samym pragnieniem. Same po sobie pragnienie to jest materiał. I teraz i forma. I z formami też mamy problem. Dlatego, że powinniśmy się zgodzić z tym, że otrzymujemy formę niepoprawne, zepsute. Pragnienie człowieka zbudowane, człowiek jest urodzony ze złymi pragnieniami, jest początek, zły początek, powinniśmy się rozwijać i w rozwoju powinniśmy też być cierpliwi i powinniśmy przecierpieć wszystkie te formy, które przechodzą przez nas w czasie naprawy, dlatego że na drodze mogą być dużo gorsze formy niż było wcześniej. Widzimy to w życiu, że przechodzą ludzie i nigdy do tego nie byli tacy do tego momentu. Są niecierpliwi, wybuchowi, nie nienawidzą wszystkich. No przecież wcześniej tego nie było u nich. No otwiera się w nich nowe. Co to jest? To jest wszystko po drodze do naprawy. Dlatego Bala Sam Sulam mówi, tak jak płód w czasie rozwoju przyjmuje formy różnego rodzaju, nawet przeszedł. Nie. Tylko na końcu, w samym ostatnim, w tej ostatniej chwili możemy powiedzieć, że przychodzi do formy. 10% do dojrzenia. Czyli to musi wrócić do tego momentu, kiedy jest smaczny i przynosi zdrowie. To powiedzmy tak jak ciemność przed ranem. Nie całą noc, właśnie przed ranem jest największa ciemność. Powinniśmy zrozumieć, że pragnienie otrzymać, nie dotykamy tego. Ani rozmiaru, ani niczego innego, oprócz formy. Do formy trzeba się odnosić z dużym cierpieniem, dlatego że w formie też się znajduje w rozwoju.
i mogą się jeszcze pokazać dużo gorszymi. Na to nic nie poradzisz, trzeba poczekać. Co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć, na ile człowiek wkłada, na ile się podnosi, na ile się stara użyć te przypadki. Główne jest to, że on nikomu nie chce zaszkodzić i nie żali się. To znaczy, że jeżeli nie to, to całą resztę można ścierpieć. I przez to, że całe nasze wykształcenie, nasze zrozumienie i rozwój i odczucie, wszystko nie jest w rozwoju, tylko z formą. Zawsze uczymy się formy. Pragnienie otrzymywać nie ma znaczenia. Ważna jest forma, różnica i różnica między formami. Same formy przychodzą nam od Stwórcy. Nie od nikogo więcej, tylko ze strony światła. Ale te formy można albo negatywnie, albo pozytywnie. Albo przyciągająco, albo odpychająco. Ale wszystko przychodzi od Stwórcy. Anioł śmierci, anioł życia. To rozumiemy. Dwóch aniołów odwrotni jeden do drugiego i wtedy między nimi odczuwamy siebie jako znajdujący się i formułujący się za pomocą ich pomocy. Jak dwóch tych aniołów, to jest pierwsze. Nasz materiał to jest malchut. Na ile możemy od nich przyjąć i formę odpychającej, przyciągające formy w pragnieniu i te odpychujące formy z przymusu, także przychodzą te wszystkie etapy i w ten sposób się podnoszę. I nie można jednego bez drugiego, dlatego że każda forma powinna być zbudowana z dwóch sił, z dwóch działających sił. Nad neutralnym materiałem. A materiał to jest pragnienie napełnić się, które ma jakieś dane określone wielkością. I pragnienie otrzymać mówi o wychodzące z niczego. I wszystko, co w nim się znajduje, co przechodzi przez nie, wszystko, czego się uczymy, uczymy się w formę, które wychodzą od Stwórcy, a sam całego światła się nie uczymy. Uczymy się tylko o formach, o formach światła działających na materię, na pragnienie otrzymywać. Tak nigdy nie odczuwamy samego elektryczności, ale możemy obserwować zjawiska. Można je zmierzyć i nauczyć. Zawsze uczymy się. Nigdy nie wiemy samego zjawiska, samego w sobie. Tak jak pragnienie otrzymywać, nie rozumie, co to możemy uczyć się reakcji na światło. Znamy reakcję światła na pragnienie otrzymywać, ale jedno z dwóch. Tak. Mówił Pan o tym, że powinniśmy cierpliwie przyjmować wszystkie formy, objawy, pragnienia otrzymywać tylko w grupie, czy też wszystko, co widzę na świecie, co może być niezwiązane z ludźmi, którzy się tutaj uczą, ludzie, którzy przykładają pracę, może dlatego trzeba się odnosić do nich inaczej. Człowiek, który rozumie, że całe stworzenie to jest pragnienie otrzymywać i nic na to nie zrobisz, trzeba przekazać temu pragnieniu otrzymywać jakiś wyższy stopień, który jest bardziej podobny do Stwórcy, do światła. Tego człowiek nigdy, jakby ci to powiedzieć, nigdy nie denerwuje się, nie sprzeciwia się tym formom, które widzi. On przyjmuje je tak, jak dane mu do pracy. Tak? Chociaż to jest nieprzyjemne i nieładne. Były takie wypadki, że przyszedł, żeby się zabić, to wszystko jasne. Ale
Nasze odnoszenie się do wszystkiego powinno być zjawisko ogólnego pragnienia otrzymywać. Tak? W ten sposób 7 miliardów ludzi się zachowuje między sobą i w taki sposób przedstawiają się w moich oczach przez wyższe światło. A kto tutaj jest reżyserem? No właśnie o to chciałem zapytać. No, powiedzmy, otwiera mi się ostatnimi czasy, widzę coraz bardziej więcej objaw nienawiści w odnoszeniu do ortodoksów i wczoraj mieliśmy okrągły stół, tam różnego rodzaju sektory studentów byli Arabowie, którzy występowali przeciwko i przeprowadzili akcję protestu, ale my, ruch Arwud, jak możemy występować przed ludźmi, którzy z góry w ogóle nie chcą tego słyszeć. Co możesz zrobić z dzieckiem, z twoim dzieckiem, jeżeli tak się zachowuje? No, szukaj jakichś różnych innych podejść. Przestań frontalnie działać na niego, dlatego że on nie chce, że on cię odpycha, a szukaj jakiejś alternatywnej drogi. A w jaki inny sposób? Możesz inaczej. Czasami trzeba go nauczyć w ten sposób, że go wstrząśniesz specjalnie, czy przestraszysz. Tylko nie to, żebyś go bił, ale uczysz. Tylko z odpychającej, powiedzmy, strony. Jeżeli to wszystko idzie na dobro. I wczoraj i dzisiaj na poprzedniej lekcji mówił Pan, że trzeba postawić ścianę między stronami. Ta niecała nienawiść, która teraz wzmaga się na świecie, jeżeli postawimy ścianę między, posadzimy Arabów do getta i Żydów do getta i każdy pójdzie do swojego getta, to nie będzie zjednoczenia. No to jak będą w stanie się zjednoczyć? No przede wszystkim rozdziel ich, żeby się nie bili. Dlatego, że bójka na pewno nie przyprowadzi do zjednoczenia. Jak ludzie się biją, nie są w stanie nawet się nauczyć jeden o drugim. Jeżeli ja się kłócę z tobą, ale nie tak jak, że ja się kłócę, że ja krzyczę i ty krzyczysz i nikt nikogo nie słyszy. Przede wszystkim trzeba przejść do sytuacji, jak każdy, kto krzyczy, drugi chociaż troszeczkę słyszy, chociaż trochę słucha. I to jest możliwe tylko, jak przede wszystkim są rozdzieleni jeden od drugiego. Oddzieleni, wtedy można zacząć rozmawiać na odległość. No wiesz, w czym jest cały problem, jak rozdzielają. Ja się znajduję tu, a ty się znajdujesz tam. I odległość jest duża. I wiadomo, że czym bardziej się zbliżamy, czy ja się przybliżyłem. Przeszedłem na przejście na X1. I też ty też przeszedłeś na X1, wypełniłeś pełną pracę do X1. Później zrobiliśmy X2. No i później ty też przybliżyłeś się i zrobiłeś też krok X2. I teraz problem. Jeżeli budzimy wszystkie rzeczy poprzednie, to się oddaliłem już. Popatrz, jak się oddaliłem od poprzedniego swojego zdania. Już teraz jestem w stanie, gdzie już nie, że się nie zgadzam. I ty się też oddaliłeś się od swojego pierwotnego zdania. I ty masz pytanie, ja mam pytanie, co mamy robić. To znaczy, że tutaj niczego nie możesz zrobić. To jest tak w dyplomacji. W miarę tego rozwoju nagle hop, i wracają do powrotnych pozycji. Dlaczego? Dlatego, bo się oddalili. Popatrz, co tutaj zrobiłem. I ja, i ty, powiedzmy, przeszliśmy, powiedzmy, tą samą drogę i oboje znajdujemy się i za nami stoi naród i wrogowie nasi, wszyscy są przeciwko na parlamencie. Popatrz, gdzie oni idą. Popatrz, na ile ustąpili. Ja ustąpiłem i oni też ustąpili. I wtedy co się dzieje?
No, wyglądałoby na to, że znajdujemy się w stanie, gdzie nikt nie jest zadowolony, ani ja nie jestem zadowolony, a powiedzmy to jestem ja, to jesteś ty, oboje jesteśmy niezadowoleni z sytuacji. Gdzie są moje zasady, a ty, a gdzie są moje zasady, mówisz, do tego, żeśmy doszli i tak co, zwracamy się jeden do drugiego, a po co to robić, czy mnie to jest wygodne? Co, ty, co, zobacz, co się w domu stanie, jak wrócisz. No, a jeżeli spotkamy się po środku i zbudujemy po środku miłość. I co wtedy zrobią ci wszyscy, którzy znajdują się tam, w tobie i we mnie, wszyscy twoi, wszyscy moi, którzy robią, pozabijają nas. Co robić? No, wychowanie ogólne. Nie możesz dojść do niczego tutaj, do niczego, jeżeli nie wychowujesz wszystkich i podnosisz wszystkich do tego stanu, i jednych i drugich, jak za każdym razem podnosisz się, nie oddalasz się od poprzedniego stanu, jak znajdujesz się tutaj, to nie oddaliłeś się od poprzedniego, tylko po prostu postępujesz, idziesz po stopniach rozwoju i ja idę po stopniach, idę z krokami swojego rozwoju, na ile, na tyle ukróciliśmy naszą dyskusję, jeżeli przestaliśmy rozmawiać, ja się znajduję tu i to już, jeżeli podnosiliśmy się za pomocą wychowania, na koszt wychowania, dzięki wychowaniu. Tak, ale wychowanie to potrzebuje, to trzeba podzielić. To dla jednych trzeba zbudować system wychowania i dla drugich system wychowania i wyjaśnić tą politykę. I ludzie, którzy żeby się znajdowali jeden z drugim w związku, powiedzmy tak jak ty i ja, jesteśmy razem z tobą przygotowani na to, żeby rozmawiać, ale za nami jest naród, naród tu i naród tam. Czyli ogólność jakaś, czy społeczeństwo, no nieistotne, jakiś tam, jakiś sektor, jakaś część narodu. Z nimi musisz coś zrobić, to ty poszedłeś do przodu. I teraz on tam idzie, ja się nie zgadzam z tym, co on tym mówi. Ja nie rozumiem, co on mówi. Ja nie znajduję się w tym stanie, co on. I dlatego to, co się dzieje. Wszystko to jest bardzo ładnie. Do momentu jakiegoś określonego momentu, jak w gruncie rzeczy chcesz naprawić sytuację, to możesz zrobić tylko za pomocą wychowania, doprowadzić człowieka do możliwości oddalić się od swojego poprzedniego zdania, wyjść na drogę, na spotkanie zdania odwrotnego. Mówi pan bardzo logicznie, ja to rozumiem, że to na jakimś międzynarodowym poziomie, nawet na poziomie międzynarodowych rzeczy, nawet na poziomie małżeństwa, ja to rozumiem, ale jakie jest pierwsze pytanie, jaki jest pierwszy etap? No powiedzmy, powinno być zupełny podział, czyli co, wszyscy powinni wrócić do siebie i później zaczniemy szukać jakiegoś wyjścia. Każdą sytuację trzeba rozpatrywać według osobno. Jeżeli masz jakiś związek i chcesz się rozerwać, bądź bardzo ostrożny, dlatego że idziesz przeciwko przyrody. Jeżeli Europejczycy zrobią to teraz, będzie im o wiele, wiele gorzej. Nie powinni przedłużać, jak tylko można, do przodu, do integracji. Nic nie można zrobić. No, a do tego powinni zmienić swoje podstawy. Nie mają ducha, nie mają. Europa nie ma już więcej, nie ma jakiegoś rozdrobnionego, nie ma nic bardziej rozdrobnionego jak Europa. Bardzo różni, bardzo nienawidzą się, całe tysiącletnia historia i tylko wychowanie, tylko powinni, no jeżeli teraz, powiedzmy, przez jakiś czas zaczną wychowywać naród, będzie im lepiej od razu. Na poziomie zrozumienia zaczną się podnosić. No ale do tego nie mają rozumu, zrozumienia. Ci, kto tam siedzą w Brukseli, no co można zrobić? No, rośliny.
A tu w naszym kraju przez się te sektory, to wszystko, co się czuje, jakby to wszystko się wzmacnia, ta nienawiść jest coraz większa. I tutaj też jesteśmy związani między sobą. Nie możemy rozerwać tego związku, który jest w narodzie. Jak możemy zrobić tak, żeby oni usłyszeli, żeby zaczęli ten proces, jakiś program? Ty mnie pytasz? Tak. No ale jak to zrobić tak, żeby oni zechcieli zacząć ten proces? W jakiś sposób trzeba im to wyjaśnić, że nie ma wyboru. Jak tylko się da. No ty widzisz, jak Bala Sulam starał się to zrobić. Jeździł do Bengulonu, wydawał gazetę. Inne rzeczy. Powinniśmy się starać dojść do wszystkich i wyjaśnić, że wychowanie to nie jest tylko wychowanie, to jest zmiana samej losu społeczeństwa, bez którego ludzie nie będą w stanie podnosić, przyjmować decyzje, które będą dobre dla nich. A teraz decydują dla dobra swojego egoizmu i to im szkodzi. Co można zrobić? Będziemy się starać. No ale co, no, nic nie pomoże, no zobaczymy degradację coraz bardziej i rządy będą słabły. I patrząc na te wszystkie nieporządki, tylko rozprzestrzenianie. Tak. Jak mówimy, powiedzmy, występujemy o okrągłych stołach i ten nasz przekaz jest skierowany na wyjaśnienie, na jakąś propagandę, to jest to wyzywa bardzo dużo sprzeczności, dlatego że ludzie lubią się kłócić, dlatego kim ty tu jesteś, żebyś ty mnie wychowywał? I teraz często to się takie zatknięcie jest i chciałem wrócić do pierwszej części lekcji i zapytać, dlaczego nie rozwijamy działania. Można po prostu zobaczyć, w jaki sposób, powiedzmy, można wziąć dwie odwrotne sobie grupy i damy im jakieś zadanie, czy tam zrobić jakiś kanał razem, czy napisać coś i będziemy mieli nadzieję taką, że jakieś wyjaśnienie się pojawi. Dlaczego nie staramy się rozwinąć jakiegoś systemu działania jako komponent naszego wychowania? Nic nie robimy w tym kierunku, dlatego że to nie jest w naszych siłach. To jest przede wszystkim, jeżeli mówisz o działaniu, o których żeśmy mówili na poprzedniej lekcji, to dzisiaj w pierwszej części lekcji mówiliśmy o działaniu, kiedy bez wyjścia, my zaczynamy na sobie, a my na sobie, tym bardziej, jeżeli mówiliśmy o rozprzestrzenianiu kabały teraz. Teraz powinniśmy skierować się na rozprzestrzenianie kabały w Ameryce. W południowej Ameryce, w północnej Ameryce, dlatego że tam będzie następny kongres w maju. Będzie kongres w Brazylii, w São Paulo, a później w Nowym Jorku. I teraz trzeba skoncentrować się na tym. I dlatego u każdego pojawi się możliwość, dla wielu ludzi będzie taka możliwość, żeby wpłynąć, przyłączyć się do darowania, do wpływu w internecie. Mówiliśmy o tym, że trzeba wysyłać maile. Nawet mamy klip, który można pokazać. To jest istotne. Jeżeli mówimy o działaniu, to jest, mamy co robić. Róbcie. No, na początku tego działania. To nieistotne, ile masz wolnego czasu. Cały swój wolny czas możesz wypełnić w jakiś sposób, jakimś działaniem i już zmieniasz siebie. I tak. Etmol
אתמול... Wczoraj spotkałem jednego ważnego człowieka. Jeszcze poczekaj chwileczkę. Ostatnimi czasy słyszę, że są okrągłe stoły, w których są, coś się dzieje, ale nie idzie, idzie gładko. Dlaczego? Dlaczego niesiecie się to tam? Dlaczego? Co chcecie pokazać, że wszystko jest pięknie i jest w porządku i dlatego w ten sposób myślicie się, że będziecie się podnosić? To jest najgorsze, co można, jeżeli to się ukrywa coś. Jeżeli nie istnieje analizy, nie ma analizy problemu. Mnie się wydaje, że jest to dużo gorzej niż człowiek, który nie pokazuje problemu, nie chce ich wyjaśnić ani naprawić. Wydaje mi się, że on szkodzi jeszcze najbardziej. Dlatego na pewno to się powtórzy jeszcze wiele razy gorzej. I tym sami sobie szkodzicie. No co mogę zrobić? No. Nie ma rozumu. Wczoraj spotkałem się z jednym człowiekiem z ministerstwa, zajmuje się przemysłem i mówił o tym, że w Europie jest taka inicjatywa, jest jakiś program na 2013 rok. Mówią o tym, że nieważne, gdzie się będziesz znajdował na świecie, możesz się nauczyć uczyć się w jakimś programie, gdzie mogą cię skierować w jakiś punkt na świecie, będziesz pracował. No, to jest przykład, ale nie będą mieli pracy, co z nimi będziesz robił. Ale oni się nie opierają na tym, że nie będzie pracy. No, to zobaczmy, czy będzie tyle pracy, a później będziemy się zastanawiać, w czym pytanie. Czy myśli pan, że taki program będzie miał taki sukces w 2030 roku? No pożyjemy, zobaczymy. To jest śmiech. Powinieneś zrozumieć tych wszystkich rządzących. No co oni muszą? Oni muszą pokazać, że oni wiedzą i rozumieją. A w innym wypadku to po co tam siedzą? No to jest ich praca, żeby stworzyć takie wrażenie. I starałem się to robić do momentu, kiedy im mówią, że to wszystko jest puste. Ich praca polega na tym właśnie teraz, jak nie mają wyjścia, to jest tylko takie jeszcze spotkanie, konferencje, komisje i że to widzisz na... Też chcę pokazać na blogu, na ile to chronologicznie zapisuje się ta historia. Nic nie zrobisz. Nikt nie ma wyjścia. Nikt nie ma wyjścia sytuacji. Wszyscy mówią o czym innym. To na razie, że coś tam, coś się szykuje. A w 2030 roku, no poważnie. No kto, czy to są poważni ludzie, którzy mogą budować program na 20 lat do przodu? Zbudujemy duże samoloty, będziemy przewozić specjalistów z jednego miejsca na drugie miejsce, żeby oni tam pracowali. Jakie prace, że 70% ludzi na świecie będzie bezrobotni. Albo ich zabij, albo powinieneś doprowadzić do porządku. Tak, żeby wszystko było spokojnie i zrównoważone. Nie myślą o tym. No myślą, że będzie rozkwit jeszcze na wiele, na ileś tam procent. Nie będzie rozkwitu. Musimy zrozumieć, że świat doszedł do stanu, że cała ekonomia zbudowana jest na rozwoju cały czas. A tego już więcej nie będzie. Mówi o przyczynach, dlaczego człowiek nie wraca na rynek pracy. Dlatego, że nie ma rynku pracy i więcej nie będzie. I nie trzeba do tego wkładać jakichś technicznych problemów. No nie ma pracy, no nie ma co więcej robić. I oni rozwinęli przemysł.
głównie po to, żeby wyrzucać te rzeczy, żeby produkować nowe i sprzedawać, żeby wszystko szybko się psuło to, co jest i to już więcej nie pracuje. To już nie pracuje. Ludzkość już przeszła przez ten etap. Ci, którzy nie rozumieją dialektyki rozwoju, mówią, no jaka różnica, co oni mówią, tym bardziej o przyszłości, jeżeli nikt z nich nie czuje samego rozwoju, nie rozumie silniku tego rozwoju, nie jest w stanie powiedzieć tego, co się stanie od dzisiaj do jutra, a za 30 lat oni powiedzą tak. No ale jeżeli chcemy w jakiś sposób z nimi się, ja nie chcę się z nimi łączyć, nie wiem o co się z nimi łączyć, ja mówię tylko swoje zdanie, nie zaczynam z nimi dyskusji, a co ja mu powiem, że nie będzie 15%, tylko będzie 13% rozwoju, tak? To jest takie partnerstwo, ja w ogóle sobie nie wyobrażam tego procesu, który opisują. On sam się nie zgadza, sam z sobą się nie zgadza, żeby po to, żeby zostać i zajmować swoje miejsce. On mówi to, co powinien mówić, jak każdy polityk. Tak. No mów. Moja mama powiedziała mi, że mój brat, który był w szkole, oni musieli nosić takie zdrowotne buty i teraz oddał te buty dla swojego friendsa, przyjaciela i... Na końcu tej całej historii mój brat cierpi z tego powodu, dlatego że pomógł przyjacielowi. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Historia pokrótce. Także przyjaciel nie miał pantofli i później dyrektor się zgodził, a dziecko chciało pomóc przyjacielowi. I pytanie, co robić? Pobić dyrektora, co robić? Jego nie można nauczyć. Tak, teraz. Niedługo będzie pan w Europie na tournée. No i pierwsze pytanie, co mogą zrobić grupy, żeby pańskie tournée było efektywne i wpłynęło na Europę? Jeszcze, jeżeli grupy się będą jednoczyć w Europie, to zmieni sytuację? Nie ma to związku ze zjednoczeniem grup w Europie? Oczywiście, że jest to istotne, jak w ogólnym rozprzestrzenianiu. Trzeba się zjednoczyć, trzeba wysyłać różnego cały czas jakieś dokumenty. Nasze poprawne dokumenty do różnych organizacji, włączając rząd ogólnego rynku. Widzisz, z organizacją Narodów Zjednoczonych to pracuje. Oni nawet w swoim dokumencie, którzy zaproponowali o wychowaniu, wzięli nasz fragment. Tak. Tak, jako wstęp. Wzięli po prostu, skopiowali to jako wstęp, to co im przekazaliśmy i powinniśmy zrozumieć, że teraz jest czas, coś przyszedł na to, żeby coś mówić, że ludzie są bez wyjścia, rozumieją, że nie mogą nic zrobić. Jeżeli słyszą coś logicznego i tą część, którą jest to w stanie wziąć do siebie, to ją biorą. Są ci, którzy nie są w stanie, chociaż
zgadzają się, dlatego że ich stanowiska im nie pozwalają. Wszyscy znajdują się w jakichś ramkach, ale wszyscy powinni coś robić. Europejskie grupy mogą zjednoczyć się razem i zacząć myśleć o konkretnym rozprzestrzenianiu skierowanym na kierunek, w kierunku rządów i zjednoczonego rządu europejskiego. Nic nie zrobisz. I w końcu ich usłyszą. I trzeba wysyłać różnego rodzaju. Powinniśmy tylko sprawdzić te materiały, które wychodzą w internecie, w sieciach europejskich, które są bliskie do europejskiego duchu, tam gdzie się znajdują Europejczycy. Do Paryża tym razem nie przyjadę, mówiąc, a szkoda. Jak grupy mogą pracować razem, jeżeli każda grupa ma swój problem? I są daleko jeden od drugiego, co to znaczy, że nie ma gdzieś jechać, nie ma Skype'u, nie ma internetu, nie ma Gmail. To wystarczy. Jak ja znajduję się jednocześnie w wielu miejscach, w związku z różnymi grupami? Który pisze do nas, to ja im odpowiadam, jesteśmy w związku. Jeżeli będziecie chcieli, wszystko jest możliwe. No daj. Pytanie na temat wychowania. W ogóle nie ma siły takiej w ogóle, która byłaby zainteresowana wychowaniu, bo to jest bardzo długi proces, a polityków się wybiera na 4 lata. Nieprawda. Nasze wychowanie to jest wychowanie bardzo krótkie. I w ogóle nigdy ludzi nie wychowują. Ludzi kształcili, dawali im informacje. A my nie mówimy o informacji, o wykształceniu. Mówimy o działaniu na to, żeby przekazać ludziom wiedzę, jak świat jest skonstruowany zgodnie z samymi ludźmi. Myślę, że w najgorszym wypadku można się zająć to 2-3 miesiące, kiedy człowiek zacznie rozumieć, że w takiej sytuacji, kiedy powinien zacząć się zachowywać w inny sposób, a inaczej sam sobie szkodzi, nawet przez tydzień, dwa, nawet przez te pierwsze 2 tygodnie, już będzie rozumiał, że świat nie jest taki, jak on myślał na ten temat, że świat jest globalny, integralny, wszystko jest wzajemnie powiązane i wszystko zmienia i musi zmieniać jego działanie, że musi zrozumieć, że jest tendencja przyrody, historyczne tendencje ewolucyjne i że nie ma wyboru, powinien przyjąć na siebie pewne prawa, zgodnie z którymi za pomocą zjednoczenia wszystko można przejść do życia zbalansowego i zmienić swoje odnoszenie się do bezrobocia, do perspektywy, nie pracować dlatego. Trzeba przyjść odwrotnie do zbalansowanej potrzeby. To o wszystkim trzeba o tym z nim rozmawiać. I rzeczywiście za 2 tygodnie zacznie rozumieć, że jest jakiś problem. I że ten problem, że nie jest w tym, że nie ma miejsc do pracy. Nie będzie miejsc do pracy. Problem jest w tym, że my nie chcemy. Tylko to, że nie jesteśmy zjednoczeni. Dlatego jesteśmy przeciwko przyrodzie. Ogólna przyroda według wewnętrznej przyrody przeciwko wszystkim w ogóle. I to jest to, co zmusza. Człowiek zaczyna rozumieć, że on powinien zrobić i co całe społeczeństwo powinno robić. To nie zależy od rządu. Nie tak jak małe dziecko trzeba stać i krzyczeć, dajcie mi. No rząd też nie ma co dawać. Może się pozabijać, a oni i tak nie mają co dać. No,
No możesz zrobić to, co z Kaddafim zrobili, co będzie. Lepszego nie będzie. To jest amerykańska polityka, kiedy to, żeby odsunąć od swoich problemów ten uwagę. Można tylko za pomocą wychowania. Trzeba zrozumieć, że świat podnosi się do harmonii i do równowagi. A równowaga to nie znaczy, że teraz formować jakieś procenty rozwoju, rozkwitu. To jest krótki proces, bardzo krótki. Jeżeli zmienisz odnoszenie się, dlatego że w odnoszeniu się, w wychowaniu zmieniasz właśnie to, w jaki sposób się odnoszą. Oni tu czują, tu się włączą. Powiedzmy, no weźmy, spróbujmy, weźmy eksperymentalną grupę i zobaczymy. Weźmy grupę na 8 godzin, zaczniemy z nimi pracować. Jakimiś tam spotkaniami, wyjaśnieniem w jakichś różnego rodzaju formach i zobaczysz, co się stanie z nimi przez tydzień. Zobaczysz. Można sumować, jacy byli wcześniej, jak oni przejdą przez tego rodzaju egzaminy i zobaczysz i powtórz to za tydzień, nawet przez tydzień i zobaczysz. Zobaczysz, jak tą zmianę. Proszę bardzo, ja jestem przygotowany. A w jaki inny sposób? A co możesz inaczej zrobić? Nawet w Rosji teraz. Ludzie wychodzą na ulicę, a kiedy nie będą mieli co jeść, to co się będzie działo wtedy? No na razie, a jak ten kryzys w gruncie rzeczy wejdzie ostatnią formę, to nie jest tak po prostu zamienić jednych na drugich. Jednego posadzić na miejsce drugiego. To idzie rzecz, jeżeli mówimy o jedzeniu, bez którego nie będę w stanie żyć, jak nie mam dla dzieci co dać. Wiesz, jak ludzie będą wychodzić na ulicę? Właśnie u was wyście powinni zrozumieć te wszystkie rządy tam. Oni po prostu przykryć swój tyłek. Odnosząc się do Ameryki Północnej, Południowej, zawsze jesteśmy tak do tyłu za Ameryką, za Europą. Prawdziwe instytucje. Nie myślę, jak mu wczoraj mówili o Afryce, teraz mówią o Ameryce Łacińskiej. To, że ludzie się różnią od Europejczyków, to nie znaczy, że oni są mniej rozwinięci. Co można powiedzieć o Chińczykach? Można powiedzieć, że są prymitywni, czy Japończycy, czy Hindusi? Każdy ma swoją kulturę, ale każdy, znajdując się w swojej kulturze, jest równy do innych. To nie jest to, że ludziom brakuje czegoś w rozumie, w głowie, ale wyrażają się nie w sposób jak Amerykanie czy Europejczycy i to się nazywa. I ten przykład, który on tutaj trzeba przemówić, no będzie teraz odpychającym przykładem, od którego trzeba odejść, tak? Pytanie jest takie. Jaki będzie optymalny sposób, żeby wziąć tych people? Oczywiście internet też. Czy możemy w jakiś inny sposób też jeszcze wziąć tych people, tych ludzi? Maksymalna droga, jak można wyjść do ludzi. Związać się z naukowcami. Z tymi, co piszą podobnie do nas, zapraszać ich na krótkie spotkanie, robić klipy, wystawiać na sali, reklamować to, co oni mówią. Ty reklamujesz ich. Jaka różnica? Dlatego, że ich zdanie będzie usłyszane. I potem, jak ty to robisz i piszesz od siebie jeszcze dobrze, możesz rozesłać to i do rządów, i do różnych organizacji, możesz to reklamować.
szeroko, jeżeli są jakiegoś rodzaju nieporządki, demonstracje nieistotne, jak możesz wyjść, możesz tak jak wszyscy, możesz rozdawać coś, swoje materiały, swoje broszury, ale główna sprawa to praca w internecie. No co jeszcze można robić, jeżeli my będziemy robić to jak najbardziej masywnie, możemy to zrobić. Wielu nas jest już teraz. Problem jest w tym, że każdy nie wkłada siebie wystarczająco mocno siebie. Jak można krzyczeć dla całego świata, panowie, stoimy przed straszną sytuacją, jeżeli sami nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego. Będziemy mieli nadzieję, że sytuacja się naprawi, że ty napiszesz nową piosenkę i wszystko będzie dobrze. Posłuchamy coś nowego? Tak. מתחברים אל המקור בפרו ואקוודור צורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהוא טוב וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב Around the world a ray of light is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Калининград, по-китайски говорят, расстояние пропало от Аляски до Урала, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite. Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones Grandes olas de amor, solo un clic, un corazón Around the world a ray of light Is calling people to unite Igniting all the points inside Endless love will be our guide Above the place and beyond time A new humanity will shine Above the place and beyond time A new humanity will shine